Witajcie w naszej niezwykłej podróży przez najważniejszą księgę w dziejach ludzkości. Nazywam się ksiądz Przemysław Krakowczyk, a to jest 62. odcinek naszego codziennego podcastu Biblia w rok. Na początku naszego spotkania pomódlmy się psalmem 39, wersety od 8 do 14. A teraz czego mam oczekiwać, o Panie? W Tobie jest moja nadzieja. Wybaw mnie od wszelkich moich nieprawości, nie wystawiaj mnie na pośmiewisko głupca. Zamilkłem, ust mych nie otwieram, ty bowiem działasz. Odwróć ode mnie twe ciosy, ginę pod ciosami Twej ręki. Zawinę chłoszczesz człowieka karaniem, jak mól obracasz w niwecz to, czego pożąda. Doprawdy, każdy człowiek jest marnością. Usłysz, O Panie, moją modlitwę i wysłuchaj mego wołania. Na moje łzy nie bądź nieczuły, bo przybyszem jestem u Ciebie. Przechodniem jak wszyscy moi przodkowie. Odwróć swój wzrok ode mnie, niech doznam ulgi, zanim odejdę i mnie nie będzie. Dziś przeczytamy dwa kolejne rozdziały księgi powtórzonego prawa, dziesiąty i jedenasty. Chyba już przyzwyczailiśmy się do specyficznego klimatu tej księgi, którą adekwatnie charakteryzuje sam jej tytuł Powtórzone prawo. Przykazania oraz wydarzenia, o których czytamy w tych dniach, są nam ponownie przypominane po to, abyśmy o nich nie zapomnieli. Niech ta cecha wejdzie nam w krew, abyśmy lekturę Biblii praktykowali nieustannie, abyśmy mieli odwagę wracać do raz przeczytanego tekstu, i aby w ten sposób Słowo Boże w nas się utrwalało. W tym czasie powiedział mi Pan: Wyciosaj sobie dwie kamienne tablice, podobne do pierwszych, i wejdź do mnie na górę. Uczyń też arkę z drewna. Napiszę na tablicach przykazania, które były na pierwszych tablicach, stłuczonych przez ciebie, i włożysz je do arki. Uczyniłem arkę z drewna akacjowego, wyciosałem dwie kamienne tablice, podobne do pierwszych, i wszedłem na górę, mając w rękach obie tablice. A on napisał na tablicach, takim pismem jak poprzednio, dziesięć przykazań, które pan do was wyrzekł na górze spośród ognia w dniu zgromadzenia, i dał mi je pan. Odwróciłem się i zszedłem z góry, by złożyć tablicę w arce, którą uczyniłem i tam pozostały, jak mi Pan rozkazał. Izraelici wyszli z Beerot posiadłości synów Jaakana i udali się do Mosery. Tam umarł Aaron i tam go pogrzebano, a jego syn Eleazar został zamiast niego kapłanem. Stamtąd wyruszyli do Gudgoda, a z Gudgoda do Jodbata, kraju obfitującego w potoki. W tym czasie wybrał pan pokolenie Lewiego do noszenia arki Przymierza Pańskiego, by stali przy panu, służyli mu i błogosławili w jego imieniu, co dzieje się do dziś dnia. Dlatego Lewi nie ma działu ani dziedzictwa wśród swoich braci, gdyż dziedzictwem jego jest pan, jak powiedział do niego pan, Bóg Twój. Ja zostałem na górze jak poprzednio, czterdzieści dni i czterdzieści nocy, i wysłuchał mnie Pan także i tym razem. Nie chciał Pan ciebie wytępić. I rzekł do mnie Pan: Wstań, idź na czele ludu, by wyruszył i posiadł ziemię, którą poprzysiągłem dać ich przodkom. A teraz Izraelu, czego żąda od ciebie Pan, Bóg Twój? Tylko tego, byś się bał Pana, Boga swojego, chodził wszystkimi Jego drogami, miłował Go. Służył Panu, Bogu Twemu, z całego swojego serca i z całej swej duszy. Strzegł poleceń Pana i jego praw, które ja ci podaję dzisiaj dla twego dobra. Do Pana, Boga Twojego należą niebiosa, niebiosa najwyższe, Ziemia i wszystko, co jest na niej. Tylko do Twoich przodków skłonił się Pan z miłością. Spośród wszystkich narodów wybrał ich potomstwo, czyli was, jak jest dzisiaj. Dokonajcie więc obrzezania waszych serc. Nie bądźcie nadal ludem o twardym karku, albowiem Pan, Bóg Wasz, jest Bogiem nad Bogami i Panem nad Panami. Bogiem wielkim, potężnym i straszliwym, który nie ma względu na osoby i nie przyjmuje podarków. On wymierza sprawiedliwość sierotom i wdowom, miłuje cudzoziemca, udzielając mu chleba i odzienia. Wy także miłujcie przybysza, bo sami byliście przybyszami w ziemi egipskiej. Bójcie się Pana, Boga swego, Jemu się oddajcie, służcie Mu i na Jego imię przysięgajcie. On waszą chwałą, On waszym Bogiem. On dla was uczynił te rzeczy straszliwe, które widziały wasze oczy. W liczbie siedemdziesięciu osób zstąpili przodkowie wasi do Egiptu. A teraz Pan, Bóg Wasz, uczynił was licznymi jak gwiazdy na niebie. Miłujcie przeto Pana, Boga swojego i wiernie przestrzegajcie jego praw, poleceń i nakazów po wszystkie dni. Wy poznaliście je dzisiaj, a nie dzieci wasze, które nie znały i nie widziały pouczenia Pana, Boga waszego, Jego wielkości, Jego mocnej ręki i wyciągniętego ramienia, znaków i dzieł, wszystkiego, czego dokonał w Egipcie względem faraona, króla egipskiego i całej Jego ziemi, co uczynił wojsku egipskiemu, Jego koniom i Jego rydwanom, jak je kazał zatopić wodą Morza Czerwonego podczas pościgu za wami. Wygubił ich Pan aż po dzień dzisiejszy, co uczynił Wam na pustyni, aż do Waszego przyjścia na to miejsce, co uczynił Datanowi i Abiramowi, synom Eliaba, potomka Rubena, gdy Ziemia otwarła swą paszczę i pochłonęła ich spośród Izraela, razem z ich rodzinami, ich namiotami i całym ich dobytkiem. Wasze bowiem oczy widziały całe to wielkie dzieło Pana, które On uczynił. Strzeżcie przeto wszystkich nakazów, które wam dzisiaj daję, abyście byli dość mocni, by wejść i posiąść ziemię, do której dziś idziecie, żeby ją posiąść. Byście długo żyli w ziemi, którą poprzysiągł Pan dać przodkom waszym i potomstwu ich ziemię opływającą w mleko i miód. Gdyż ziemia, którą idziecie posiąść, nie jest podobna do ziemi egipskiej, skąd wyszliście. A w którą posiawszy nasienie, doprowadziliście wodę jak do ogrodu warzywnego za pomocą nóg. Ziemia, którą idziecie posiąść, jest krajem gór i dolin, pijącym wodę z deszczu niebieskiego. To ziemia, którą stale nawiedza Pan, Bóg Wasz, na której spoczywają oczy Pana, Boga Waszego, od początku roku aż do końca. Jeśli będziecie słuchać pilnie nakazów, które wam dziś daje, miłując Pana, Boga Waszego i służąc mu z całego serca i z całej duszy, ześle on deszcz na Waszą ziemię we właściwym czasie, jesienny jak i wiosenny, a wy zbierzecie Wasze zboże, moszcz i oliwę. Da też trawę na polach dla Waszego bydła. Będziecie mieli żywności dosyta. Strzeżcie się, by serce wasze nie pozwoliło się omamić, abyście nie odeszli i nie służyli cudzym bogom i nie oddawali im pokłonu. Bo rozpaliłby się gniew Pana na Was, i zamknąłby niebo, aby nie padał deszcz, ziemia nie wydałaby plonów, i prędko zginęlibyście z tej pięknej ziemi, którą wam daje Pan. Weźcie sobie przeto te moje słowa do serca i duszy. Przywiążcie je sobie jako znak na ręku, niech one będą wam ozdobą między oczami. Nauczcie ich wasze dzieci, powtarzając je im, gdy przebywacie w domu, gdy idziecie drogą, gdy kładziecie się i wstajecie. Napiszesz je na odrzwiach swojego domu i na swoich bramach, aby się pomnożyły twoje dni i dni twoich dzieci w kraju, który przodkom waszym poprzysiągł dać Pan. Dni tak długie, jak dni niebios, które są nad ziemią. Jeśli pilnie strzec będziecie wszystkich tych poleceń, które ja Wam dziś nakazuję wypełniać, miłując Pana, Waszego Boga, postępując według wszystkich Jego dróg i Jego się trzymając, wypędzi Pan wszystkie te narody przed Wami i usuniecie narody większe i mocniejsze od Was. Każde miejsce, po którym będą chodzić Wasze stopy, będzie Wasze. Granice Wasze sięgać będą od pustyni aż do Libanu, od rzeki Eufrat aż do Morza Zachodniego. Nikt przed Wami się nie ostoi. Strach przed Wami i przerażenie będzie siał Pan, Bóg Wasz, po całej ziemi, po której będziecie chodzić, jak Wam zapowiedział. Widzicie, jak kładę dziś przed Wami błogosławieństwo i przekleństwo. Błogosławieństwo, jeśli usłuchacie poleceń Pana, Waszego Boga, które ja wam dzisiaj daję. Przekleństwo, jeśli nie usłuchacie poleceń Pana, waszego Boga, jeśli odstąpicie od drogi, którą ja wam dzisiaj wskazuję, a pójdziecie za bogami cudzymi, których nie znacie. Gdy Pan, Bóg Wasz, wprowadzi Was do ziemi, którą idziecie posiąść, ogłosicie błogosławieństwo na górze Garizim, a przekleństwo na górze Ebal. Czyż nie są te góry za Jordanem, za drogą zachodnią do ziemi Kananejczyków mieszkających w Arabie naprzeciw Gilgal, niedaleko dębów More? Bo wy przejdziecie przez Jordan, idąc posiąść ziemię, którą wam daje Pan, Bóg Wasz. Gdy ją posiądziecie i będziecie w niej mieszkać, wypełniajcie pilnie wszystkie prawa i nakazy, które ja wam dzisiaj daję. Dziś przeczytamy fragment Ewangelii według św. Łukasza, rozdział 19, wersety od 1 do 28. Spotkanie z Acheuszem miało miejsce podczas podróży do Jerozolimy na krótko przed Niedzielą Palmową. Historia ta uświadamia nam, że zbawienie jest dostępne dla każdego, kto zechce je przyjąć. Potem wszedł do Jerycha i przechodził przez miasto. A pewien człowiek imieniem Zacheusz, który był zwierzchnikiem celników i był bardzo bogaty, chciał koniecznie zobaczyć Jezusa, któż to jest, ale sam nie mógł z powodu tłumu, gdyż był niskiego wzrostu. Pobiegł więc naprzód i wspiął się na sykomorę, aby móc go ujrzeć. Tamtędy bowiem miał przechodzić. Gdy Jezus przyszedł na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł do niego: Zacheuszu, Zejdź prędko, albowiem dziś muszę się zatrzymać w Twoim domu. Zszedł więc z pośpiechem i przyjął go rozradowany. A wszyscy widząc to, szemrali. Do grzesznika poszedł w gościnę. Lecz Zacheusz stanął i rzekł do pana: Panie, oto połowę mego majątku daję ubogim, a jeśli kogoś w czymś skrzywdziłem, zwracam poczwórnie. Na to Jezus rzekł do niego. Dziś zbawienie stało się udziałem tego domu, gdyż i on jest synem Abrahama, albowiem syn człowieczy przyszedł odszukać i zbawić to, co zginęło. Gdy tego słuchali, dodał jeszcze przypowieść, ponieważ był blisko Jeruzalem, a oni myśleli, że Królestwo Boże zaraz się zjawi. Mówił więc: Pewien człowiek szlachetnego rodu udał się do dalekiego kraju, aby uzyskać dla siebie godność królewską i wrócić. Przywołał więc dziesięciu sług swoich, dał im dziesięć min i rzekł do nich: Obracajcie nimi, aż wrócę. Ale jego współobywatele nienawidzili go i wysłali za nim poselstwo z oświadczeniem: Nie chcemy, żeby ten królował nad nami. Gdy po otrzymaniu godności królewskiej wrócił, kazał przywołać do siebie te sługi, którym dał pieniądze, aby się dowiedzieć, co każdy zyskał. Stawił się więc pierwszy i rzekł: Panie, twoja mina przysporzyła dziesięć min. Odpowiedział mu: Dobrze, sługo dobry, ponieważ w drobnej rzeczy okazałeś się wierny, sprawuj władzę nad dziesięciu miastami. Także drugi przyszedł i rzekł: Panie, Twoja mina przyniosła pięć min. Temu też powiedział, i ty miej władzę nad pięciu miastami. Następny przyszedł i rzekł: Panie, oto twoja mina, którą trzymałem zawiniętą w chustce. Lękałem się bowiem ciebie, bo jesteś człowiekiem surowym. Bierzesz czegoś nie położył i żniesz czegoś nie posiał. Odpowiedział mu: Według słów twoich sądzę cię, zły sługo. Wiedziałeś, że jestem człowiekiem surowym: biorę, gdzie nie położyłem, i żnę, gdzie mnie posiał. Czemu więc nie dałeś moich pieniędzy do banku, a ja po powrocie byłbym je z zyskiem odebrał? Do obecnych zaś rzekł: Zabierzcie mu minę i dajcie temu, który ma dziesięć min. Odpowiedzieli mu: Panie, ma już dziesięć min. Powiadam Wam: każdemu, kto ma, będzie dodane. A temu, kto nie ma, zabiorą nawet to, co ma. Tych zaś przeciwników moich, którzy nie chcieli, żebym panował nad nimi, przyprowadźcie tu i pościnajcie w moich oczach. Po tych słowach szedł naprzód, zdążając do Jerozolimy. Dziękuję za uwagę i zapraszam na jutrzejszy odcinek podcastu Biblia w rok". Do usłyszenia.